Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Anna Samusionek. Witam. Nazywam się Anna Samusionek i mam ogromny zaszczyt i przyjemność poprowadzić dzisiejszy charytatywny koncert zorganizowany przez Fundację Blisko Serca i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. A nasz koncert rozpoczął chór Adwentus pod batutą Mariusza Gebla i przy akompaniamencie Beaty Górskiej-Słociak. Wielkie brawa. Kameralny chór żeński Adwentus jest mi szczególnie bliski, bo przez wiele lat wspólnie z tym chórem mieliśmy, myślę, że z kilkadziesiąt koncertów, między innymi charytatywnych jak ten, ale także w więzieniach, w domach opieki dla starszych osób. A za chwilę Państwo usłyszą kolejny utwór w wykonaniu tego chóru. Będzie to pieśń Chcę być przy Tobie. Zapraszam, chór Adwentus. Chciałam jeszcze tylko Państwu powiedzieć, że wszyscy artyści, którzy wystąpią dzisiaj na tej scenie, występują absolutnie charytatywnie. A dzieje się tak dlatego, że każdy z nas doświadczył w swoim życiu Bożych cudów, Bożej miłości i po prostu chcemy się nią dzielić. Bo przecież chrześcijaństwo, które nie objawia się dobrymi uczynkami wobec drugiego człowieka, po prostu nie jest chrześcijaństwem. Dlatego bardzo nisko się Państwu kłaniam, że jesteście dzisiaj z nami. Wielkie brawa dla Was. A za chwilę usłyszymy solistkę, która miała już okazję być na tej scenie, ponieważ występuje w chórze Adwentus.
jest Amerykanką polskiego pochodzenia, co na pewno Państwo usłyszycie, gdy będzie mówić po polsku. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie w klasie Urszuli Trawińskiej-Moros. Brała udział w mistrzowskich kursach z Marią Foltyn i należała do grupy operowej Lakme. Wydała też swój debiutancki album Prowadź swe życie we mnie, panie, a obecnie przygotowuje kolejny album pieśni Sally DeFord. Będzie jej towarzyszyła na wiolonczeli Nela Anulak, którą bardzo serdecznie teraz zapraszam i proszę o ustawienie dla niej krzesła. I też wielkie brawa dla tej młodej wykonawczyni. Zapraszam, Nela. A usłyszymy dwa utwory. Shards of Glass i Modlitwę Pańską. A wykona je dla nas, dla Państwa, Doroty Porawski. Zapraszam serdecznie.
dziękuję. Teraz trochę bardziej poważnie. Modlitwa Pańska. I nie każdy z nas w swojej duszy pomodlić się razem ze mną. Dorota Porawski-Orzechowska i modlitwa Pańska. Jak często zastanawiamy się nad słowami tej modlitwy tak naprawdę? Jak często uświadamiamy sobie, że Boża moc może odmienić nasze życie, noc zamienić w dzień, a łzy zamienić w radość. I że z Bożą mocą, z Bożą pomocą jesteśmy w stanie przejść przez najtrudniejsze etapy swojego życia. I mówię to z własnego doświadczenia. A za chwilę, drodzy Państwo, usłyszymy jedną z najmłodszych chyba wykonawczyń w dzisiejszym koncercie. Jej bardzo niski, barwny głos w połączeniu z delikatną urodą młodej dziewczyny robi naprawdę piorunujące wrażenie. A usłyszymy w jej wykonaniu piosenkę w języku angielskim, Glory. Zanim nasza wykonawczyni dojdzie, pozwólcie Państwo, że przeczytam fragment tłumaczenia tej pieśni. Pewnego dnia ślepe oczy ujrzą Cię wyraźnie. Pewnego dnia wszyscy, którzy zaprzeczają, w końcu uwierzą. Pewnego dnia serca z kamienia pękną na kawałki. Pewnego dnia
Łańcuchy, które nie zostały zerwane, spadną do Twoich stóp. Więc czekamy na ten jeden dzień. Przyjdź szybko. Chcemy zobaczyć Twoją chwałę. Glory. Dominika Buczek, zapraszam. One day, eyes that are blind will see you clearly. One day, all who deny will finally believe. One day, hearts made of stone will break in pieces. One day, chains once unbroken will fall down at your feet. So we wait for that one day. Come quickly, we wanna see your glory. Every knee falls down before thee, every tongue offers you praise, with every hand raised, singing glory to you and unto you only. We'll sing glory to your name. That light will all be silenced. One day all that's divide will be whole again. One day death will retreat and wave its white flag. One day love will defeat the strongest enemy. So we wait for that one day. Come quickly, we wanna see your glory. Every knee falls down before thee, every tongue offers you praise, with every hand raised, singing glory to you and unto you only. We'll sing glory to your name. We know not today or the hour or the moments in between. We know the end of the story, when we'll sing your glory. Every knee falls down before thee, every tongue offers you praise, with every hand raised, singing glory to you and unto you. Za chwilę Państwo zobaczą naszego pierwszego wykonawcę i to jest specyficzny koncert, ponieważ wszyscy wykonawcy płci męskiej mają to samo nazwisko, o czym się Państwo przekonają. A za chwilę wystąpi
Łódzki artysta, bas-baryton, przez wiele lat związany był z zespołem Advent Singers, wykonującym muzykę gospel, z którym koncertował w wielu krajach na zachodzie Europy. Ma za sobą liczne recitale w USA i Australii, a wiele utworów, które wykonuje, są jego autorstwa. Zapraszam serdecznie, Mirosław Karauda. Dzień dobry Państwu, albo dobry wieczór, ale chyba jednak dzień dobry. Zanim zacznę śpiewać, to chcę złożyć swoisty hołd tutaj dla Państwa, dla miasta Szczytno, ponieważ wiele lat temu ze wspomnianymi synami, żeśmy tutaj w czasie Mistrzostw Świata, któryś tam, rozgrywali na trawniku mecze. Oczywiście głównie to było między dwoma moimi synami, więc jedni byli Włochami, a drugi był Niemcami. No więc rozgrywali tu swoje pierwsze mecze i drodzy Państwo, tutaj żeśmy przejechali pierwsze kilometry na rowerach we trzech. Do dzisiaj nam się wydawało, że to 50 kilometrów, chyba nie. To jednak było około 20 kilometrów, oni byli małymi chłopcami. Natomiast dzisiaj są trochę więksi i jeździmy dookoła Polski, również rowerami. Tak więc Szczytno nam się kojarzy świetnie. I cieszę się, że mogę dzisiaj być wśród Państwa. Proszę Państwa, wysłuchaliśmy kilku pieśni takich refleksyjnych niezwykle. Ja chciałbym Państwa zaprosić do takiej troszeczkę rytmiczniejszej pieśni, aczkolwiek też o treści religijnej, ale to tak jest w życiu chrześcijańskim, że mamy chwilę refleksji, ale także i radujemy się. Tytuł pieśni już jest wymowny, niech brat bratu podaje w zgodzie dłoń. I żeby ta pieśń wyszła prawidłowo, musicie Państwo wstać. Aha, tak się dobrze siedziało, tak? Po co te trudności? Mało tego, jak już Państwo wstaniecie powolutku, tak? Lewa noga najpierw, druga noga. Dobrze? A teraz trzeba się będzie jeszcze złapać za ręce. O właśnie, tak. Jak jedna rodzina ze Szczytna. Tak jest. No i teraz już możemy zaśpiewać. Możecie Państwo nawet leciutko się tak poruszać, nie za mocno, ale mamy lekarzy na miejscu, więc w razie czego. Niech brat bratu podaje w zgodzie dłoń. Niech brat bratu podaje w zgodzie dłoń. Niech brat bratem nie gardzi nigdy już. Niech nienawiść pogardą odejdą siostry złe. A Ty, Panie, nad nami litość miej. Niech brat brata obejmie ręką swą. Niech brat bratu przebaczy dole złą. Zapomnijmy o błędach i chlebem dzielmy się. W przebaczeniu budujmy nowy dom. Niech brat brata nie karmi ziarnem zła. Nadzieję zawsze da. Drzwi otwórzmy gościnne, nadzieją stół nakryjmy. Zasiądźmy przy stole, póki czas. I połączmy swe ręce i chlebem dzielmy się. A
bardzo. Możecie usiąść. Proszę Państwa, drugą pieśń, piosenkę, którą chciałbym zaśpiewać, to historia o pewnym trudnym doświadczeniu rodziców. Otóż pewni rodzice wiele lat temu mieli syna, który bardzo ładnego syna, trzeba powiedzieć, z kręconymi czarnymi włosami. I tenże synek zachorował na wtedy jeszcze dobrze nieokreśloną chorobę. Dzisiaj już wiemy, że to była toksokaroza. Prawdopodobnie gdzieś choroba od zwierzęca. Być może też egzotyczna, dlatego że ja wróciłem akurat z zagranicy, dalekiej zagranicy i pierwszą osobą, która przywitała, był właśnie ten chłopczyk. I już jak Państwo wiecie, to był mój, nasz syn. Lekarze powiedzieli, że trzeba liczyć się z najgorszym. Że mając 4 latka, 2 spośród tych 4 lat spędził w szpitalu. I lekarze powiedzieli, musicie się Państwo powoli jakby oswajać z tym, że wasz chłopiec odejdzie. Zrobili naprawdę wszystko. I myśmy to widzieli, jak bardzo się starali o tego naszego chłopca. Ale pewnego razu, kiedy już nie było zupełnie bez nadziei, i to jest tak jak w naszym życiu, kiedy nie wiemy kogo prosić, albo wołamy tylko z zapytaniem, dlaczego my, dlaczego nasze dziecko, dlaczego mój syn, moja córka, dlaczego? Takie to są nasze pytania. Myśmy też takie słowa kierowali w kierunku nieba. Ale pewnego razu Tomek, bo tak ma właśnie na imię nasz syn, siedział w łóżeczku i to było zimową porą. Spoglądał przez okno, a tam dzieci zjeżdżały na sankach. I on pyta się mamusi, mamusiu, ja już chyba nigdy nie będę zdrowy. Zorientował się, że sytuacja jest jakaś trudna, że nie można poradzić tej chorobie. I wtedy mamusia mu powiedziała, synku, lekarze robią wszystko, co mogą, ale jest też jeden lekarz na niebie, wielki lekarz, który może wysłuchać twoją modlitwę. Pomódl się do niego. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, ten mały chłopczyk 4-letni w takim zamkniętym łóżeczku klęczy, pupa na piętach i mówi swoimi słowami i mówi wprost do Pana Boga, że on ma chore płuca i że on chce też tak jeździć właśnie na tych sankach, że on też się chce bawić i żeby Pan Bóg mu te płuca uzdrowił. To było w piątek wieczorem. W sobotę był jakiś taki delikatny obchód lekarza, bez zmian. W niedzielę, no też raczej bez zmian, ale w poniedziałek już się zebrało całe konsylium lekarzy i zaczęli osłuchiwać Tomka. I okazało się, że jest zdecydowanie lepiej. We wtorek było jeszcze lepiej, w środę jeszcze lepiej, w czwartek wyszedł ze szpitala i nigdy do niego już nie wrócił. Po prostu był zdrowy. Pan Bóg wysłuchuje modlitwy dzieci, ale i nasze wysłuchuje. Myśmy z żoną ułożyli właśnie tę pieśń, piosenkę. Posłuchajcie, i dedykuję ją tym, a szczególnie temu Panu, o którym dzisiaj będziemy mówili jeszcze, który może takie pytania stawia, dlaczego On. Tytuł utworu Dobranoc, bo było nam najtrudniej żegnać się z synem, kiedy musieliśmy go zostawić w szpitalu. Mówiliśmy, synku, dobranoc, jutro znowu będziemy razem. Dobranoc, Panie mój, kolejny
wiele spraw, problemów dziś nie rozwiązałem. I teraz w ciszy nocy chcę powiedzieć Tobie, Panie, o tym, co boli, że ktoś rani i że jest bezradny. Leczyłeś ludzi, przywracałeś ślepym wzrok, tak jak głos przed Tobą się ugina. Pomóż, Boże mój, i w każdym dniu godzinie bądź na zawsze przy mnie. Dobranoc. To Ty chodziłeś wierzchem fal i burze cichły w krąg. Na słowa Twe tej pięknej pieśni zobaczycie Państwo na tej scenie za chwilę, ponieważ Mirek wspomniał o swoich wizytach tutaj w okolicy, to postanowiłam go przebić i powiedzieć Państwu, że jestem olsztynianką. Do pobliskich Warchał jeździłam z rodzicami wielokrotnie na wakacje, więc po prostu czuję się tu w Szczytnie jak u siebie w domu. Wykonawczyni, którą za chwilę Państwo usłyszycie, jest dla mnie takim przykładem Bożego cudu. Bo jak inaczej nazwać to, gdy osoba, która nie ma żadnego wykształcenia muzycznego, pisze przepiękne utwory i tekst, i muzykę i cudownie je wykonuje. A jak? To się za chwilę Państwo przekonacie. Gina Moro, zapraszam. Myślę, że znany nam wszystkim Antoine de Saint-Exupéry kiedyś się w swoim znanym utworze Mały Książę napisał takie słowa znamienne, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu,
Myślę, że bylibyśmy zdumieni, jak wiele naszych sukcesów, wiele podniesionych z kolan momentów zawdzięczamy niewidzialnej dłoni. Tej dłoni z nieba, której nie widzimy na co dzień, ale tak realnie pomaga. Niewidzialna dłoń. Kiedy czai się zło, niekończący się mrok, idę lecz, lecz wiem to na pewno. Tam, gdzie burza i wiatr, nawałnica i strach, dobrze wiem, ty czuwasz nade mną. Niewidzialna dłoń poprowadzi mnie na brzeg. Mój taki osobisty Boży cud, przyjaciółka. Myślę, że poczuliście to ciepło i tę moc i tę niewidzialną dłoń, której chwycił się bohater piosenki Dobranoc, który za chwilę wystąpi na tej scenie. Na co dzień jest lekarzem. W czasie pandemii był lekarzem oddziału covidowego Kliniki Chorób Płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi, a właśnie niedawno zdał egzamin specjalizacyjny z zakresu chorób wewnętrznych. Tak, ma nazwisko Karauda, to nasz kolejny
piękny akcent dzisiejszego wieczoru. Siedzi zawstydzony. Zapraszam, oddam mu już głos. Tomasz Karauda! Bardzo mi miło być wśród was dzisiaj i myślę, że będziemy kontynuowali tę dobrą tradycję, która już od kilku utworów trwa, bo zaczęliśmy od tego, że państwo wstali i tak się pokołysali ostrożnie. Utwór temu mieliśmy okazję wspólnie klaskać, a teraz będzie kolejny utwór, ale w którym już wy będziecie śpiewać. Tak, a na końcu to w ogóle się zamienimy miejscami. Zapewne do tego może na końcu koncertu dojść. Jest ogromnym zaszczytem, że i radością, prawdziwą radością, że możemy w ogóle zebrać się w tym gronie, czuć się swobodnie. Widzę też tutaj wielu seniorów i po prostu zwyczajnie jako człowiek cieszę się, że jesteście, że przeżyliście te trudne 2 lata, bo no, też może nie czas i miejsca, ale mówić o całym tym horrorze, który oglądaliśmy przez ostatnie 2 lata i sam w życiu tyle śmierci, jako wciąż jeszcze młody człowiek nie widziałem w tak szybkim czasie, mimo walk, mimo codziennych, długich dyżurów. I cieszę się zwyczajnie, że taki dzień nastał i gdzieś tam wyglądałem nadziei, że kiedyś jeszcze będą te koncerty, że jeszcze kiedyś będziemy mogli swobodnie czuć się na sali i oby to piekło nigdy do nas już nie wróciło. A utwór, który mówi o takim przeplataniu się momentów, w którym czujemy się dobrze, czujemy się swobodnie, a za chwilę potem przychodzi tragedia życia i spoglądamy w niebo, o takiej prozie życia, ale w której złotą nicią łączące i te chwile dobre i złe jest miłość. Ale ta miłość jest nawiązaniem do starej historii Dawida, jego miłości do Batrzeby, jego pieśni, która uspokajała króla Saula. I jest to utwór, który być może nawet co do treści nie wiedzieliście, że taka treść za nią stoi, a znamy ją jako prosty i bardzo znany na całym świecie utwór Alleluja Leonardo Cohena. Więc refren jest nasz wspólny. Zapraszam. There was a secret chord David played, he pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and the major lift. A Bethel king composing hallelujah. But you need a proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from her lips she drew it. Hallelujah. Hallelujah, 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 but all I ever learned from love was how to shoot somebody who was true, yeah. It's not the call that you hear at night, it's not
that someone who's seen a lie. It's cold and it's broken. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Tomasz Karauda. Proszę się nie martwić, jeszcze wróci w duecie. Powiem szczerze, że dałabym się chyba nawet pokroić. Wyobrażacie sobie, panie, budzicie się po operacji, nie otwieracie oczy, a nad wami Tomasz Karauda śpiewa Alleluja. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale zaraz też usłyszymy przepiękne dźwięki w wykonaniu naszej kolejnej artystki, która ukończyła naukę na Wydziale Wokalno-Estradowym w Warszawie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina. Od kilku lat współpracuje z Filharmonią Narodową jako wokalistka. Miała również kilka epizodów w dubbingu w filmach Disneya. Jest laureatką wielu międzynarodowych festiwali. Ale wydała także swoją autorską płytę skierowaną dla dzieci i młodzieży o tematyce chrześcijańskiej. Płyta ta zatytułowana jest Daleka Podróż. I właśnie z tej płyty usłyszymy pierwszy utwór zatytułowany Najwspanialszy Malarz. Przed Państwem Marta Słociak-Wiśniewska. Zapraszam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Chciałabym tylko jeszcze wspomnieć, ten utwór napisała moja mama, Beata Górska-Słociak, obecna dzisiaj tutaj. Pokaż się, mamo. Tak. Najwspanialszy malarz. Kolorami tęczy mieni się nasz świat. Tyle w nim odcieni i przeróżnych barw. Czerwień się przeplata z zielonością łąk. Tak pomalowany czyich dziełem rąk. Najwspanialszy malarz, twórca ziemi barw. Pędzlem swej miłości pomalował świat. Dzięki Ci, o Panie, za ten wielki dar, który dziś podziwiać może każdy z nas. Jaki kolor niebo ma w pogodny dzień, gdy już na nim nie srebrzystych mgnień. Kto pozłocił słońce i pobielił śnieg, pomalował kwiat, motyla oraz mnie. Najwspanialszy malarz, twórca ziemi barw, pędzlem swej miłości pomalował świat. Dzięki Ci, o Panie, za może każdy z nas. Każda pora roku inny kolor ma. Każde zwierzę, ptak, ocean oraz mgła. Przędzą barw utkany całej ziemi krąg.
Dziękuję bardzo. Tak, kolejnym utworem również będzie utwór autorstwa Beaty Górskiej-Słociak, mojej mamy. Utwór Czym jest miłość? Słowa jak i muzyka. Czym jest miłość, co sprawia, że piękniejszy jest świat? Tyle ciepła dać umie i rozkwita jak kwiat, bo miłością życiu dał cel kochać innych jak siebie. I to jest życia sens. Czym jest miłość? Nadzieją, drżeniem serca. Drodzy Państwo, a teraz obiecany duet z mężczyzną. Tomku, zapraszam Cię. Dwa słowa wstępu. Dziękuję, Martusia. Z Martusią już łączy nas długa przyjaźń, bo ten utwór szczególnie dedykowaliśmy na ślub mojego braciszka i Madzi. Więc myślę, że to jest też dobry moment. Czy są tu małżeństwa? Ręka w górę, właśnie. Nie wiem, kiedy ostatnio trzymaliście się za rękę. Nie, kilka utworów wcześniej, faktycznie. Ach, ale może dawno nie patrzyliście sobie głębiej w oczy. Tak przypomnieć sobie dzień ślubu. Najpiękniejszy, mam nadzieję, dzień w życiu waszym. I spróbujmy sobie przypomnieć te emocje. Jak to było w tej twarzy, w tych zmarszczkach. Zapisane są wasze wspólne wspomnienia, wasze wspólne chwile. Endless love dla was wszystkich. My love, there's only you in my life, my only thing that's right.
myself. You're every breath that I take, you're every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, your eyes, they tell me how much you care. Oh yes, you will always stop it as one. Our life has just begun, and forever I hold you close in my arms. I can't resist your charms. No, 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 no. Pozostanie na scenie, bo teraz będzie bardzo ważny moment. Nawet nie musisz dużo mówić, po prostu bądź obok od razu jakoś tak raźniej. Pogrzeje się tutaj. Piękniej, mądrzej, lepiej. Niekończąca się miłość. Taką miłością obdarzył nas Bóg. Ciebie, ciebie, ciebie. I ten koncert nie jest też po to, żebyśmy tylko śpiewali i tylko cieszyli się swoją obecnością, bo jest jeszcze cel, który gromadzi nas wszystkich tutaj. Tak, jest to koncert szczególny, więc pozwólcie też Państwo, że przywitamy szczególnych gości, którzy są dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie pragniemy powitać burmistrza miasta Szczytna, pana Krzysztofa Mańkowskiego. Witamy.
Witamy serdecznie starostę powiatu szczycieńskiego, pana Jarosława Matłacha. Czy jest wraz z małżonką, witamy serdecznie. Wraz z małżonką, witamy serdecznie. Witamy również pana dyrektora oddziału regionalnego KRUS w Olsztynie, pana Henryka Żuchowskiego. Witamy serdecznie. Tak jak już mówiłam, chrześcijaństwo nie jest tylko pustym słowem. Chrześcijaństwo to dzielenie się dobrem z drugim człowiekiem. To otwarcie serca na drugiego człowieka. I dziś wszyscy, jak tutaj jesteśmy, i wykonawcy, i wy, drodzy widzowie, otworzyliśmy swoje serce dla Marka Szumowskiego, taty trzech małych córeczek. Młodego człowieka, 38-letniego człowieka, u którego rozpoznano guza mózgu. Jeszcze pół roku temu był sparaliżowany, ale w prywatnej klinice operacją przywrócono mu sprawność. Ale potrzebuje jeszcze kosztownego leczenia, które niestety nie jest refundowane przez NFZ. I dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj. I chcieliśmy poprosić na scenę Marka. Zapraszamy cię do nas. Wielkie brawa dla pana Marka. Marku, wszyscy tu jesteśmy dzisiaj dla ciebie. Bo twoja determinacja i wola walki, żeby być ze swoją rodziną, otworzyła nasze serce, spowodowała, że przyjechaliśmy tutaj do ciebie z daleka, by zrobić ten koncert. A wszyscy tutaj przyszli, by wesprzeć twoje leczenie. I głęboko wierzymy, że z Bożą pomocą, z Bożą mocą to się uda. Wielkie brawa. Pan podasz mikrofon Markowi. Marku, mógłbyś powiedzieć kilka słów? Chciałbyś powiedzieć kilka słów do nas? Powiedz nam, w jakim wieku masz córeczki. 10 i 3 lata. Bliźniaczki. I to dla nich Marek walczy, by być z nimi, by być ich tatą, by być z nimi jak najdłużej. Staram się, naprawdę. Dajesz radę, Marek? Daję radę, bo po prostu mnie przy życiu trzyma rodzina, tak? Dzieci i żona. A poza rodziną, tą taką najbliższą, masz też nas wszystkich. Poproszę teraz, aby osoby, które są z puszkami na sali, ruszyły w nasz tłum i zebrały środki na leczenie Marka. Dziękujemy wam serdecznie, że jesteście tutaj z nami, że daliście radę przyjść i wierzymy, że tę walkę wygracie. Bo jest ktoś, kto nad tym wszystkim czuwa, kto spowodował, że ten koncert został zorganizowany. Pan Bóg jest z wami, Pan Bóg was kocha i my też. Mogę was uściskać? Wiecie, drodzy państwo, mamy przed szpitalem w Łodzi taką ławkę. Wykorzystuję trochę ten moment, gdy wszyscy gdzieś tam jesteśmy troszkę rozproszeni. Myślę, że pomożemy też tu panu Markowi sobie spokojnie z rodzinką zejść. Gdybym mógł liczyć na asystę tutaj, to byłbym wdzięczny. Pomalutko. I kontynuując tę historię, mamy przed szpitalem taką ławkę, na której siadają ludzie, gdy jest ciepło oczywiście, chociaż zimą to też się zdarza i nazywamy ją taką ławką prawdy, kiedy często ludzie siadają tam w momencie, gdy dostają diagnozę albo czekają na operację, albo jest jakiś ważny moment w ich życiu i czasami zdarzało mi się z tymi osobami rozmawiać, czy przysłuchiwać się rozmowom, czy nawet obraz, który uchwyciłem, Wielki Czwartek, gdzie z okna dyżuru, którego miałem, widziałem, jak ojciec
no, płacze i ściska się ze swoim synem, który był z kolei w ubiorze szpitalnym. Więc było wiadomo, że ten trudny moment operacji czeka jego. Mamy też tam neurochirurgię, tak myślę o panu Marku i zdaję sobie sprawę, jak trudnym momentem jest, kiedy wiecie dla części z tych pacjentów, że nie będzie kolejnych wakacji, że nie będzie kolejnych świąt Bożego Narodzenia, że nie będzie kolejnych miesięcy. Te wszystkie plany nagle się rozsypują, a nawet jeżeli nie jest to diagnoza najstraszniejsza, ale jest to poczucie, że za chwilę czeka mnie zabieg, chwila prawdy, czy jestem pojednany z Bogiem, czy to wszystko, patrząc na Marka, myślę sobie o wszystkich pytaniach, które musiał stawiać w swojej głowie, o wszystkich momentach trudnych, przed którymi stał, jak trudną drogę odbył, żeby być dzisiaj razem z nami. Wasze otwarte serca mogą pomóc mu dzisiaj, bo wierzę w wasze dobro, które sprawiło, że dzisiaj w ogóle tutaj jesteście. Więc wielki szacunek dla rodziny, dla pana Marka, ale również dla was. Dziękuję, że jesteście, że pomagacie, że sala jest w pełni wypełniona. Dziękuję, Tomku, za te słowa. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, rozmawiając ze znajomym, powiedziałam coś takiego, że ważne jest, żeby zwyciężyć w różnych naszych trudnościach, problemach, chorobie. A on powiedział coś takiego, czasem sama walka jest zwycięstwem. I twoja walka, Marku, twoja determinacja właśnie spowodowała, że tyle energii wlałeś w nas, zdrowych, że przyjechaliśmy tutaj, zebraliśmy się tutaj. Więc pozornie ty chory, dajesz nam siłę do działania, dajesz nam motywację do tego, by być prawdziwymi chrześcijanami. Dziękujemy ci za to. Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękuję, Tomku, bo za chwilę będę musiała na tę scenę zaprosić trzeciego przedstawiciela, nazwisko Krauda. Jeszcze raz wielkie brawa dla Tomka. Dziękuję bardzo. Spokojnego wieczoru. Dziękuję. Kochani, powoli zbliżamy się do finału naszego koncertu. I na koniec mamy dla was absolutnie wybitnego wokalistę, który przyjechał do nas z Łodzi. Tak, również jest to męski przedstawiciel rodu Karaudów. Jest absolwentem Royal Welsh College of Music and Drama w Wielkiej Brytanii, gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem i był stypendystą Królowej Elżbiety. Jest laureatem pierwszej nagrody w międzynarodowym konkursie wokalnym Złote Głosy w Warszawie. Pierwszej nagrody w piątym konkursie wokalnym imienia Karola Kurpińskiego. Otrzymał również Percy Gold Cup w Londynie dla najbardziej obiecującego męskiego solisty. Współpracował z Diva Opera w Londynie, gdzie śpiewał partię Colina w Cyganerii Pucciniego i z Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie, gdzie śpiewał partię komisarza w Madame Butterfly Pucciniego. A obecnie jest pierwszym solistą zespołu Mazowsze. Usłyszymy w jego wykonaniu trzy utwory. I Will Walk With God, Gwiazdy i Śnić Sen Najpiękniejszy ze Snów. Pierwszy utwór jest po angielsku, więc pozwólcie państwo, że fragmencik tłumaczenia przeczytam. Będę chodzić z Bogiem, bo wiem, że mogę na Nim polegać. Gdy modlę się, że wiem, że On tam na górze mnie słyszy. Będę chodzić z Bogiem, bo wiem, że mogę na Nim polegać. Łukasz Karauda, zapraszam. Dobry wieczór państwu. Chciałem też nawiązać do Marka. Chcę ci powiedzieć, że ludzie ci na pewno pomogą. Wszystko zrobimy, żebyś stanął na nogi, żebyś był zdrowy i Pan Bóg ci na pewno też pomoże w tym.
Niech Ci Bóg błogosławi. A dla Państwa... Dla Państwa zaśpiewam modlitwę, o czym już było wspomniane, i dwa utwory musicalowe. I'll walk with God from this day on. His helping hand I'll lean upon. This is my prayer, my humble plea. Ciemności przed okiem prawa kryje się zbieg, kryje się zbieg. Bóg jest mym świadkiem, że nie umknie mi ślad. Stanę z nim twarzą w twarz, stanę z nim twarzą w twarz. On się przemyka przez mrok, mnie za nim wiedzie sam Bóg. Bóg nagrodę ma dla sprawiedliwych, co chcą służyć Mu. A dla tych, co sługami są zła, ma miecz, ma ból. Moc tak bezkresna od gwiazd niepoliczalne nadają sferom porządek i blask. To wartownicy są, trzymają straż. Stoję tu w oczach gwiazd, stoję tu w oczach gwiazd. Każdy niech gwiazdy swe zna,
zna rację bytu i sens. W cyklu odwiecznym pór roku i sfer musi znaleźć swój cel. A gdy zgubi trop i spadnie na dno, na piekło dno. Wiadomo to, że czni jak świat stara, napisano urański bram. To nie był prawy, kto zgubił sens, zapłacić ma. Proszę Cię, Panie, daj mi go znaleźć, schwytać go do. Poddam się, bo tak składam ślub, stojąc tu w oczach Gwiazd!
Wielkie brawa. I proszę zostać z nami na scenie, bo teraz już, mili państwo, finałowy utwór You Are The Light, do którego zapraszam Chór Adventus i wszystkich wykonawców. Doroty Porawski, Gina Moro, Marta Słociak-Wiśniewska, Dominika Buczek, Mariusz Gebel, nasz dyrygent, Beata Górska-Słociak, akompaniament, Tomasz Karauda, Mirosław Karauda. Zapraszam was wszyscy, kochani. Brawa się przydadzą przez krótką chwilkę. Dzięki. To utwór, który mówi o tym, że Jezus jest naszym światłem. Że mając Jego nie musimy się niczego bać, bo On jest niezmienny. Kocha nas zawsze. Jezus jest naszym światłem, a my możemy być światłem dla innych. You are the light. Zapraszam. Wielkie brawa dla artystów, którzy przyjechali specjalnie dla ciebie, Marku.
I dla was, kochani mieszkańcy Szczytna. I pozwólcie jeszcze, że póki mam wszystkich za plecami... Nie, bo koncert organizowała i dbała od strony technicznej i spędzała za kilka nocy ostatnich, żeby dopiąć do ostatniego guzika. Była tutaj wcześnie rano jeszcze, na każdej próbie, przy każdym utworze. Jedyna niezastąpiona nasza polska aktorka Anna Samusionek! Kochani, mili państwo, to nie ja organizowałam, ja tylko reżyserowałam, więc pozwólcie, że podziękuję tym wszystkim, dzięki którym tu jesteśmy. Szczególne podziękowanie dla burmistrza miasta Szczytno, panu Krzysztofowi Iwańkowskiemu za udostępnienie Domu Kultury i promocję koncertu. Wielkie brawa! Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego i Fundacji Blisko Serca za inicjatywę i organizację koncertu. Za rejestrację koncertu, który będziecie mogli państwo zobaczyć i polecić swoim znajomym. No i sponsorowi, który pokrył tak kosztowne dojazdy, noclegi, których już nie dało się zrobić charytatywnie. Przychodni lekarskiej Tarmedica, państwu Ewie i Włodzimierzowi Tarasiukom. Zapraszam Ewa, Włodek, chodźcie do nas. Zapraszam również pana burmistrza. Dziękujemy panu. Zapraszamy na scenę. Niech mamy okazję się z panem uściskać. Tak, tu jest pan burmistrz. Wielkie brawa. Bez Ewy i Włodka nie byłoby tego koncertu. To oni wydzwaniali, prosili, organizowali. Dziękujemy wam serdecznie. To zaszczyt było wziąć udział w tym koncercie. Dziękujemy. Szanowni państwo, drodzy organizatorzy, drodzy wykonawcy, dzisiaj przed jednym z utworów padły takie słowa, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Są to bardzo mądre słowa, niezwykle prawdziwe, ale my tutaj w Szczytnie mieliśmy dzisiaj okazję zobaczyć wspaniały występ wspaniałych artystów, również usłyszeć i za to bardzo, bardzo gorąco państwu dziękuję. Dziękuję publiczności. Jakieś 5 minut temu, 10 minut temu puszki krążyły. Drodzy państwo, już tam do tych puszek nie można było wkładać. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wasze otwarte serca. Szczytno jest zawsze hojne. Dziękuję bardzo. Dziękuję oczywiście Fundacji Blisko Serca. Dziękuję organizatorom, wykonawcom, publiczności, ale gorące podziękowania składam państwu Tarasiuk. Spotkaliśmy się jakiś czas temu. Bardzo krótka rozmowa, szybka decyzja. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję. A panu Markowi życzę tego ciepła, które dzisiaj tutaj od nas bije. Przekazujemy te nasze serca. Jestem przekonany, że się uda. Panie Marku, uda się. Życzę tego panu, również i pana rodzinie. Wielkie dzięki jeszcze raz dla Szczytna. Chciałbym jeszcze podziękować pani Ani, to, że jest pani z Olsztyna, to wiem, ale że Warchały są pani bliskie, to bardzo się cieszę, bo tutaj na tej sali pewnie nie ma osoby, która na Warchałach by nie była. Dziękuję bardzo za uświetnienie dzisiejszego koncertu i za prowadzenie. Wielkie dzięki. Nie zostały wymienione wszystkie osoby, dzięki którym ten koncert został zrealizowany, więc ja chciałbym jeszcze w szczególny sposób podziękować panu burmistrzowi. Był pierwszą osobą, do którego zwróciliśmy się z pomysłem zorganizowania tego koncertu. I to właśnie reakcja pana burmistrza, taka bardzo życzliwa, wręcz entuzjastyczna, dodała nam sił i wiary, że warto ten koncert zrealizować i myślę, że dzięki temu tutaj jesteśmy.
Proszę Państwa, jeszcze samorząd gminny bardzo nam pomógł przy realizacji tego koncertu, wspierając nas. Dziękujemy panu wójtowi Wojciechowskiemu, którego nie ma dzisiaj wśród nas. Chyba nie zdradzę tajemnicy, że pan wójt wsparł dosyć znaczną sumą tą akcję, przekazał na rzecz pana Marka, ale powiedział, że śmierć, znaczy choroby nowotworowe młodych ludzi są dla niego bardzo trudnym przeżyciem. Kilka jeszcze instytucji. Państwo Elżbieta i Marcin Manelscy stworzyli nam za darmo ulotki. Serdecznie im dziękujemy za to. Pan Robert Arbatowski, obecny tutaj wraz z współpracownikami, stworzył wzruszający, niezwykły filmik, który wiem, że na wielu was zrobił ogromne wrażenie. Pani Żaneta i pan Marek Jastrzębscy wspomogli nas, pomagając przy promocji i jako właściciele też hoteliku Maria pomogli w zakwaterowaniu naszych gości. Tak samo pani Joanna Ziółek, właścicielka hotelu Krystyna, wspomogła nas w zakwaterowaniu. Dziękujemy tym osobom. A nade wszystko chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim niezwykłym paniom, które się zaangażowały w przygotowanie ciast, paniom z Forum Kobiet, które zorganizowały tutaj tą zbiórkę. Plan, proszę Państwa, był taki, że w czasie tych kilkunastu minut uda się policzyć te pieniążki i tutaj ze sceny ogłosić. Ach, już udało się, tak, policzyć. Proszę Państwa, zebraliśmy 12 334 zł, 89 groszy. Do tej... Ja chcę tylko jeszcze dodać, że kiedy ten koncert będzie na YouTubie, konto również będzie dostępne i myślę, że ta suma zebrana dzisiaj jeszcze się znacznie powiększy. Wczoraj się kontaktowałem z księgową Fundacji Blisko Serca. Pytałem i się dowiedziałem, że blisko 4 tysiące wpłynęło już do dnia wczorajszego na konto pana Marka. Marku, wszystko dla ciebie. Ale skoro mam mikrofon, chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim obecnym tutaj wykonawcom, a przede wszystkim Ani. Kiedy zadzwoniliśmy do Ani po raz pierwszy, chyba nie do końca uświadamialiśmy, o co ją prosimy i o jaki wysiłek. Dopiero potem, kiedy praktycznie codziennie dzwoniliśmy i poznawaliśmy mimochodem napięty plan jej dnia, to uświadomiliśmy sobie, jak wielkie to jest poświęcenie, że mogłaś tutaj przyjechać, mogłaś zorganizować też od strony artystycznej cały ten koncert. Bardzo, bardzo ci dziękujemy. Nie zorganizowałam tego bez was i bez tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy dzisiaj wystąpili. Ja dostaję kwiaty, występujące dostają kwiaty, ale tak naprawdę to był ogromny przywilej dla nas. Myślę, że mówię tu w imieniu nas wszystkich, że mogliśmy wystąpić dzisiaj w tym pięknym mieście, wystąpić dla was, dla Marka. Bo to nie tylko prezent dla was, ale też dla nas, bo to wzmacnia również nas duchowo, kiedy możemy świadczyć o miłości Jezusa, której doświadczyliśmy i po prostu o niej mówić. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Myślę, że powoli będziemy się żegnać. Jeszcze jakieś prezenty. Pamiątki, prezenty ze Szczytna. Obraz z panoramy Szczytna namalowany na desce. Aniu, wow. Nie masz już rąk, aby przyjąć ten prezent, ale... Szczytno już na zawsze pozostanie ze mną. Dziękuję. Było tutaj powiedziane, że nasi artyści wystąpili tutaj charytatywnie.
za darmo, nie biorąc za to żadnych honorariów. Kiedyś się w Polsce mówiło Bóg zapłać z pewnym takim przekąsem. Jako osoby wierzące mamy świadomość, że to przysłowiowe Bóg zapłać jest największą, najwspanialszą zapłatą, jaką możemy mieć za nasze działania. But fear.